dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak znaleźć i pobrać darmową muzykę z biblioteki audio YouTube. Wiem, że wielu z Was szuka sposobu na dodanie muzyki do swoich filmów bez konieczności płacenia za licencję. W tym filmie pokażę Wam, jak znaleźć szeroką gamę utworów i efektów dźwiękowych, które są dostępne za darmo w bibliotece audio YouTube. Na początku pokażę Wam, jak uzyskać dostęp do biblioteki audio, następnie pokażę Wam, jak wyszukać utwory i efekty dźwiękowe. Na końcu pokażę Wam, jak pobrać muzykę do swojego komputera. Jeśli spodoba Wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał. A teraz zaczynamy. Wejdź teraz na stronę youtube.com. Jeżeli nie jesteś zalogowany, to zaloguj się do swojego Gmaila. Następnie w prawym górnym rogu kliknij ikonkę swojego kanału, następnie wybierz YouTube Studio. W panelu po lewej stronie znajdziesz zakładkę Biblioteka Audio. To tutaj znajdują się wszystkie utwory i efekty dźwiękowe, z których możesz skorzystać za darmo. Po prawej stronie, na samym końcu, znajdziesz typ licencji. Kolumnę, która zawiera szczegółowe informacje na temat korzystania ze ścieżki audio dostępnej w bibliotece YouTube. Na YouTube można znaleźć dwa rodzaje licencji. Pierwszy to licencja biblioteki YouTube Audio, która mówi, że możesz wykorzystać tę ścieżkę audio w każdym ze swoich filmów, również w materiałach, na których zarabiasz. Drugi typ licencji to licencja Creative Commons, czyli uznanie autorstwa. W przypadku tych utworów możesz wykorzystać ścieżkę audio w każdym ze swoich filmów, również w materiałach, na których zarabiasz. W opisie filmu musisz jednak zamieścić informacje o autorze utworu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij w przycisk Wyświetl szczegóły. Poruszanie się po bibliotece audio jest dziecinnie proste. Możesz wybrać ulubiony gatunek, klikając w ikonkę sortujesz po gatunku, to jednak nie wszystko. Możesz sortować także wedle nastroju, wybierając wesoły, kliknij w ikonkę obok kategorii i wyświetlą Ci się wszystkie utwory oznaczone jako wesołe. Możesz sortować również po wykonawcy. Aby wyłączyć filtrowanie, naciśnij krzyżyk nad listą utworów dla danego filtru. Sortować można również po długości utworu. Od najkrótszych do najdłuższych. Jak widzisz, najdłuższa piosenka dostępna na tę chwilę trwa aż 32 minuty i 42 sekundy i jest dostępna na licencji Creative Commons. Aby pobrać wybrany przez Ciebie utwór, kliknij w przycisk Pobierz. Przycisk ten znajdziesz najeżdżając na datę wydania każdego z utworów. Po kliknięciu przycisku Pobierz rozpocznie się proces pobierania utworu na Twój dysk komputera w miejsce, które wybierzesz. Zanim wybierzesz swój utwór, możesz przesłuchać go klikając w ikonkę Play. Otwórz ścieżkę audio. W bibliotece audio YouTube dostępne są również efekty dźwiękowe. Zakładka ta znajduje się tuż obok muzyki dostępnej do pobrania. Tutaj także możesz sortować po długości lub kategorii. W przypadku długości wystarczy kliknąć na napis długość, natomiast w przypadku kategorii znajdziesz ikonę tuż obok nazwy kategorii. Możesz skorzystać również z wyszukiwarki, aby wpisać interesującą Cię nazwę dźwięku. Po lewej stronie są przyciski Play, dzięki którym możesz odtworzyć efekt dźwiękowy i jeszcze przed jego pobraniem. Taki oto prosty sposób można pobierać muzykę z YouTube na dysk komputera i wykorzystywać ją do własnych projektów, także tych, na których zamierzasz zarabiać poprzez umieszczanie filmów w serwisie YouTube. Na dzisiaj to tyle. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał. Do zobaczenia w następnym filmie.